Audioteka.pl przedstawia Podróż jak marzenie. Zaprasza Marzena Chełminiak. Dawid Andres jest gościem tego odcinka. Dzień dobry, Dawidzie. Dzień dobry. O tym, co podróż potrafi zrobić człowiekiem, konkretnie będzie dzisiaj o tym, co podróż potrafiła zrobić z twoim życiem, ale najpierw uściślimy. Kim ty w ogóle jesteś? Jak ty o sobie myślisz? Kierowca ciężarówki jesteś trochę, czy nie? No to jest to, co ja zawsze mówię na samym początku programu, czyli że jestem podróżnikiem, no ale na co dzień jeżdżę ciężarówką, bo to jest to, z czego ja żyję, czyli jeżdżę ciężarówką, utrzymuję swoją rodzinę. A myślisz też o tym, że jesteś twarzą z telewizji? Myślę czy nie myślę, no jestem. No, okej. A myślisz, że jesteś celebrytą? Czy jestem celebrytą? Nie chciałbym myśleć w ogóle w takich kategoriach, bo ja powiem szczerze, że ja na przykład nie lubię sławy i cieszę się z tego, że mieszkam w Stanach Zjednoczonych. I w Stanach Zjednoczonych nikt mnie nie rozpoznaje, mam normalne, spokojne, fajne życie i tyle. Ja po prostu kocham to, co robię, czyli ja uwielbiam swoją pracę, bo pracuję naprawdę ze świetną ekipą i no i mam możliwość zwiedzać świat, za co dostaję kasę. A jesteś chłopakiem z Gorzowa? Tak, z Gorzowa Wielkopolskiego. To jeszcze do tej identyfikacji dorzućmy, a jak myślisz o sobie, to myślisz czasami, że jesteś takim trochę wariatem, wyczynowcem? Jejku, no to jest dobre pytanie, nie? Nie, tak, czasem myślę, że jestem śpiewnięty, czasem aż sam siebie się boję, bo się zastanawiam nad tym, wiesz, no są rzeczy, które ja w swoim życiu robię i tak naprawdę robię taką spontanicznie i później sobie mówię, Boże, co ty zrobiłeś? No to myślę, że do tego jeszcze dojdziemy. Słuchaj, pierwsza podróż, ważna dla ciebie. Pierwsza podróż, ważna dla mnie, nie wiem, to były takie małe podróże gdzieś, nie wiem, no, do Niemiec, z rodzicami do Francji, nie, jak miałem 14 lat, jak pojechaliśmy. Chyba tak, to była taka ważniejsza podróż. Nie, no myślę, że też były wcześniejsze podróże, nie wiem, do Poznania, gdzieś do Zakopanego, jak wyjeżdżałem z rodzicami, to chyba tak się zaczęło. I co one robiły z głową tego młodego Dawida? Wiesz, no ja zawsze miałem tak, że ja chciałem bardzo podróżować, bo to było tak, że moi rodzice kiedyś chcieli wyemigrować, chcieli wyjechać z Polski, to jeszcze za czasów komuny. Pamiętam, że sprzedawali wszystko, no i był plan, żeby wyjechać do Australii. Gdzieś to tak zakorzeniło mi się w głowie, że trzeba jechać. Że trzeba jechać, że trzeba zwiedzać ten świat. I ja zawsze chciałem wyjechać do tej Australii. Niestety moja mama wyjechała do Niemiec i zobaczyła, jak tam ludzie żyją na azylu i wróciła i niestety musieliśmy zmienić plany, z czego ja się cieszę. Dzisiaj mieszkam w Stanach Zjednoczonych. Czyli spełniłeś ten plan z przeszłości. Tak, tak. No, tak myślę, że spełniłem ten plan z przyszłości. No i druga rzecz to była, mieliśmy księdza u nas na parafii, który wyjechał na misję na Madagaskar. Ja pamiętam, że on przysyłał zdjęcia, ja zawsze marzyłem o tym, Jezu, jak tam pięknie, palmy. No tak jak kiedyś było, my nie mieliśmy możliwości wyjazdu w takie rejony, co to była, Bułgaria, Rumunia. Ale faktycznie potem wymyśliłeś sobie bardzo prosty patent, czyli wybierałeś i szukałeś takich zawodów, w których się podróżuje. Ten twój pomysł ze statkiem był związany nie tylko z pracą, A nie, to tak, oczywiście to było, jak gdzieś tam chciałem zmienić swoje życie, poszedłem na studia, które tak naprawdę nic by mi nie dały, bo chciałem... A co studiowałeś? Co studiowałem, właśnie, administrację publiczną. Daleki od podróży. Tak, wyobraźcie sobie mnie gdzieś w pokoju zamkniętego. Nie, no i to właśnie jak byłem na studiach, to był drugi rok, gdzieś tam kolega mi powiedział o pracy na statku. Przyjechałem tutaj do Warszawy, przeszedłem rozmowy i tak się zaczęła moja przygoda, bo to był taki plan, że ja chciałem zwiedzać świat, a ja nie miałem pieniędzy, więc sobie pomyślałem, będę zwiedzał świat pracując i tyle. To wróćmy jeszcze do tego statku, bo to było podróżowanie, czyli pływanie i co, i naprawdę to było podróżowanie? I ja tak naprawdę nie cierpiałem tej roboty, tego statku, bo to była katorżnica robota, bo ja pamiętam, ja pracowałem za małe pieniądze, tam nie miałem dnia przerwy, kontrakt 10 miesięcy i pracowaliśmy od 14 do czasem do 19 godzin dziennie, to było tak dzień w dzień, to jak ktoś tam pracował, to ja rozpoznawałem, kto jest już 6 miesięcy na kontrakcie, bo mieli podpuchnięte oczy. Ale tak teraz z perspektywy czasu uważam, że to była niesamowita przygoda. Czyli takie trochę wojsko? Takie wojsko, ale to było tam, wiesz, tam ludzie z całego świata pracują. Tam, co się działo pod pokładem, to była bajka, gdzieś wyskakiwaliśmy różne miejsca na świecie. To już tak było, że my wychodziliśmy i ja na przykład nie wiedziałem, w jakim państwie jestem. Po prostu gdzieś jakiś port. Ja wysyłałem mamie pocztówki i ja po 10 latach, jak przyjechałem do domu, to mama pokazała pocztówki i ja mówię, o, Nikaragua, nie wiedziałem, że tam byłem. O, to, tam. Byłeś jak Krasnal z Ameli. Tak. I to wtedy z tej podróży statkiem nie wróciłeś już do Polski?
Tak, prysnąłem ze statku. Tak się nie robi. Ja wiem, że tak się nie robi, ale czego nie robi się dla przygody. Nie, ja uciekłem, chciałem zmienić to wszystko, bo na statku tam bardzo mnie wykorzystywali. Ale nie żałuję tego, że tam na statku pracowałem oczywiście. Myślałem, że zostanę w Stanach Zjednoczonych 5 lat, popracuję sobie, pojeżdżę sobie właśnie ciężarówką, pozwiedzam sobie znowu Stany i zarobię sobie jeszcze trochę pieniędzy, no ale poznałem swoją żonę i tak się do dzisiaj. I ta podróż jeszcze trwa? Cały czas. Zakładałeś telewizję kablową w Skandynawii? Tak, zakładałem, ale to tak się stało, że to był kolejny pomysł na to, żeby pracować i zwiedzać, a mój brat Hubert Kisiński, ten, z którym przepłynąłem Amazonkę. To idziemy do niego? On pracował, to była jego robota. Tak, to była jego robota i ja jemu kiedyś powiedziałem, a akurat, że jemu się dziecko urodziło, więc zadzwonił do mnie, no i tak 3 miesiące spędziłem jeżdżąc po całej Skandynawii, po różnych fajnych miejscach z jego szefem, który jest Norwegiem, też świetnym gościem, który mnie oprowadzał wszędzie, który mnie traktował jak swojego najlepszego kumpla. No, to była fajna przygoda. I co z tej przygody skandynawskiej w tobie zostało? Pokochałem Norwegię, pokochałem Lofoten. Jak skończyła się robota, to zadzwoniłem do swojej żony, przyjeżdżaj i niesamowicie, żeśmy sobie zwiedzili z namiotem, spaliśmy w samochodzie, w bagażniku albo pod namiotem i zwiedziliśmy całą Norwegię. A potem już były twoje podróże ciężarówką po Ameryce, tak? To było wcześniej. Ja po prostu wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, bo miałem taką trochę niekomfortową sytuację i musiałem przyjechać do Europy. Nie, chodzi o to, że... Uciekałeś. Że dlatego, że uciekłem z tego statku, nie mogłem dostać papierów. Czyli nie uciekajcie nigdy z roboty. Uciekajcie, bo to fajna przygoda. Przynajmniej dla mnie, nie wiem, no, moje życie nie jest monotonne i to lubię. No. Nie zawsze jest kolorowo. To naprawdę był ogromny stres, 2 lata, ale między innymi dlatego też zwiedziłem Norwegię. Między innymi miałem właśnie tę okazję popracować sobie z innymi ludźmi. Czyli trochę nie ma tego złego, co by na dobre dokładnie, nie wyszło? Dokładnie. Nigdy się nie poddajmy. No. My się poznaliśmy przy okazji promocji twojej książki, właściwie książka była Piotra Chmielińskiego, opisywała przygodę twoją i twojego brata rowerem po Amazonce. No i przyznasz, bo to już trochę czasu też od tej książki minęło, że to była szalona podróż. O tak, no tak, jak teraz myślę, nawet Hubert, mój brat, który mówi, że bez problemu, bo zrobił Amazonkę jeszcze raz, kiedy z nim gadałem, mówi, stary, to co my zrobiliśmy, to jest niesamowite, nie, ja mówię, wiem. Ja już to wiedziałem, jak my to skończyliśmy. Ja się bałem, że już mnie świat nie będzie kręcił, bo ja bardzo dużo podróżowałem ze swoją żoną, jeździłem po świecie z plecakiem. Ja bardzo lubiłem Azję, nigdy nie myślałem o Ameryce Południowej. Teraz po tym wszystkim to tak się zastanawiam, czy jeszcze coś jest w stanie mnie szarpnąć. Poczekaj, ile masz lat? 43. I mówisz, czy jeszcze coś jest w stanie mnie szarpnąć? Nie, chodzi mi o to, czy jeszcze jest jakaś w ogóle jakieś dla mnie wyzwanie, ale powiem szczerze, że teraz nakręciliśmy nowy sezon z chłopakami i nie mogę powiedzieć jeszcze gdzie, Ale szarpnęło. Ale szarpnęło, to było coś niesamowitego, to było coś naprawdę pięknego. Podróż jak marzenie. Zaprasza Marzena Chełminiak. To wróćmy sobie jeszcze do tej podróży, która była warta kolosa, czyli rowerem po Amazonce. Jeśli jest ktoś, kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to ty powiedz, o co chodzi, co wyście zrobili? Przejechaliśmy rowerami Amazonkę, znaczy my mówimy, że przepedałowaliśmy Amazonkę na rowerach. I wtedy rzeczywiście, kiedy do tego podchodziliście, wiedzieliście, co robicie? Czy wiedzieliśmy, co robimy? Ja tak samo, ja przygotowałem się do tego 2 lata. Hubert, mój brat, który ze mną to zrobił, tak naprawdę to wskoczył tak, bo mój kolega zrezygnował. A ja pamiętam, że się strasznie kłóciłem ze swoją żoną, moja żona była przeciwna. Ja tak naprawdę to żyłem w konspiracji, tylko z dziećmi się dzieliłem tym wszystkim przez... Czyli dzieci trzymały tajemnicę? Tak, dzieci trzymały tajemnicę. I pamiętam, że miałem straszny wypadek w Kalifornii, właśnie ciężarówką się rozpieprzyłem, ledwo z tego wyszedłem i pogodziłem się ze swoją żoną. Mnie nie było w domu już, nie wiem, miesiąc albo nie, 2 albo 3 miesiące, już nie pamiętam ile. A wtedy pamiętam, że miałem zmiażdżone kolano i moja żona po mnie przyjechała, no i od tego momentu zaczęła mnie wspierać. I pamiętam, że ja byłem przygotowany już na 100%, a jeszcze nie miałem biletu. 2 tygodnie przed wyjazdem nie miałem biletu i tak siedziałem w domu i ona mówi, to co, w końcu masz ten bilet czy nie? I to był ten moment, kiedy cię poparła? Nie, ona już mnie poparła po wypadku, ale widziała, że ja się cały czas boję i ja się wahałem. Tak samo nawiązuję do tego właśnie, że ja nie wiedziałem do samego końca. Do samego końca nie wiedziałem, czy pojadę na tą Amazonkę, ale jak już tam byłem, to ja już wiedziałem od samego początku, co ja chcę zrobić, czyli dotrzeć tam. I ja się bałem tylko Huberta. Nie wiedziałem, czy Hubert też to czuje, bo to jest naprawdę, bo to, żeby zrobić Amazonkę, przejechać przez te rejony, strach i tak dalej, a gangsterzy, piraci. No właśnie, bo my wszyscy myślimy, że to jest właściwie taka podróż, siadasz na rowery, jedziesz, potem trochę tymi rowerami przepłyniesz,
i o co chodzi? A tak naprawdę o co chodzi? A nie, no absolutnie, nie, no to jest... To jest hardcore. To jest hardcore, to jest coś, bo ja szukałem, ja bardzo dużo podróżowałem w swoim życiu i już mnie to zaczęło nudzić, plecaki i tak dalej. Ja chciałem coś zrobić, coś takiego mocnego. Coś mocnego. Ja nie myślałem nigdy o mediach, ja nie myślałem nigdy o tym, żeby bić jakieś rekordy. Po prostu tak wyszło, bo ja nie miałem pieniędzy, więc padłem na pomysł, żeby stworzyć takie rowery i to było najtańsze. I się okazało, że byliśmy pierwszymi ludźmi na świecie, którzy pokonali Amazonkę na rowerach. No i też włączył się do tego Piotr Miliński, który bardzo rozdmuchał, za co mu bardzo dziękuję teraz, tą naszą wyprawę po całym świecie. On jako pierwszy spłynął Amazonę. Tak, on jako pierwszy, tak 30 parę lat temu. Tak jak powiedziałaś, że ktoś sobie myśli, a tam wsiedli na rower. Nie, to są, ja właśnie jak czytałem, zagłębiałem się, to mówię, 12 osób tylko to dokonało, pokonało Amazonkę o własnych siłach, czyli nie używając łódek i tak dalej. A no i w tych 12 jestem ja i mój brat. No i co, no jak ja czytałem o tym wszystkim, dlaczego tylko tyle osób, bo się okazało, że albo kogoś zabili, albo po prostu ktoś zrezygnował. No przykładem jest Aleksander Dopa, który też chciał przepłynąć i dwa razy jego napadli i zrezygnował. Bardzo dużo ludzi mentalnie nie wytrzymało, więc sobie pomyślałem, kurde, to jest to wyzwanie. Traktujesz to teraz z perspektywy czasu, że to kurczę jakiś trochę cud był, że wam się udało? O, oczywiście, ja jako osoba wierząca bardzo wierzę, że coś nad nami czuło. W tej podróży odkryłeś dla siebie na nowo brata? Tak, oczywiście. Czy bardziej siebie niż brata? Kogo odkryłeś bardziej? Znaczy, my się z bratem, z Hubertem nie znaliśmy. To też jest ciekawa historia, tak, też ciekawa podróż. My się z Hubertem nie znaliśmy, dlatego że jak ja wyjechałem, no to on był młodym chłopakiem, jeszcze był dzieciakiem, a jak ja w domu byłem starszy, no to ja już chodziłem na imprezy i miałem dziewczynę gdzieś, no miałem swoje własne życie. No później żeśmy się właśnie spotkali, ale to było dlatego, że Hubert był uzależniony od narkotyków i ja mu zawsze mówiłem, a się wzruszam zawsze, jak o tym mówię. Ja mu mówiłem, że jeżeli kiedykolwiek będzie miał potrzebował pomocy, to niech się do mnie zgłosi, bo ja wiem, że człowieka nie można zmusić do tego. Po prostu to trzeba czuć. I on kiedyś tego dnia do mnie zadzwonił i powiedział, że Dawid potrzebuje pomocy. Chyba po 12 latach ćpania. Ja mówię, to dawaj do Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze wtedy nie myślałem, że pojedzie na Amazonkę. I przyjechał do Stanów i okazało się, że mój kolega, który miał ze mną jechać, mój przyjaciel, nie mógł, bo mu się dziecko urodziło, więc ja mówię do Huberta, dawaj na terapię. Jedziemy w miejsce, gdzie się produkuje największą ilość kokainy na świecie. Dzisiaj Hubert jest czysty, nie ćpa. Minęło już parę lat. Czyli Huberta też ta podróż odmieniła kompletnie? Myślę, że tak. Teraz podróżujesz sobie z kamerą i zgoda na to, że żeby stać się chłopakiem z show biznesu, chyba też nie była dla ciebie prosta, co? Nie, oczywiście, ja do dzisiaj mam dylematy. To jest właśnie o tym to twoje pytanie, które nawiązywało, czy jestem celebrytą. Ja nigdy bym nie chciał być celebrytą, zresztą ja tak naprawdę nie kumam tego słowa celebryta. No jestem już osobą rozpoznawalną, nie da się tego ukryć. Jak przyjeżdżam do Polski... Wisiałeś na billboardach. No wsiadłem, ale nie widziałem siebie, nie, jak przyjechałem, to ściągnęli billboard. A nie, jak byłem na Kolosach w Gdyni w marcu, to był jeden billboard, bo jeszcze nie ściągnęli. Tak, ja miałem ogromny dylemat. Ja miałem dylemat, bo ja sobie myślałem tak, żeby podróżować, tak jak ja chcę podróżować po świecie. Ja mam taki fajny pomysł na kolejną taką ekstremalną wyprawę. Taką swoją prywatną? Prywatną, tak. I ja myślę, że ją zrealizuję. Zrobię to bez kamer, bez niczego. Po prostu zrobię to dla siebie. A co wymyśliłeś? Nie powiem. Ale to jest bez kamer. Tylko z mikrofonem. Nie powiem. To jest taka wyprawa 6 miesięcy. Ja w sumie powiedziałem kiedyś mojej żonie o tej wyprawie, to się do mnie nie odzywała. Aha. Ale zobacz, już skróciła czas. Wtedy przed Amazonią nie odzywała się dłużej. Nie, bo ja to wszystko załagodziłem i powiedziałem, nie, no weź, no przecież widzisz teraz telewizja i tak dalej. Czyli to będzie samotna wyprawa? Tak, chciałbym zrobić tą wyprawę samotnie z tego względu, że chciałbym siebie sprawdzić właśnie jak... Znaczy, czy będę w stanie być samotnie przez 6 miesięcy i to w takich ekstremalnych warunkach? Góry? Góry, wszystko. Zima. I ja sam. No wiadomo, no w takich wyprawach każdy mówi, że jest sam. Gdzieś tam się spotyka zawsze ludzi po drodze, bo to jest najpiękniejsze. No to mam nadzieję, że się spotkamy po tej wyprawie i wtedy już będzie jasne, gdzie byłeś sam przez te pół roku. Jak masz w głowie te wszystkie swoje podróże, a byłeś w bardzo wielu miejscach, to tak na szybko, najpiękniejszy widok? O jest. O, ja widzisz? Znaczy ja mogę powiedzieć o momencie. To jest moment, kiedy byliśmy na... Widzicie, ja zawsze nawiązuję do Amazonki, bo Amazonka to jest dla mnie najpiękniejsze miejsce na świecie. Oprócz Gorzowa Wielkopolskiego.
taki był moment, że płynęliśmy rzeką i z Hubertem już się tak nauczyliśmy szukać mierze, nawet w nocy gdzieś wpływaliśmy w miejsca, nie baliśmy się już, że... Do biwakowania. Do biwakowania. I pamiętam, że płynęliśmy z Hubertem i były takie rybki, są w Amazonce, co one skaczą, normalnie latają, obijają się o człowieka i Hubert miał wtedy, pamiętam, kamerkę odpaloną, nagrywał to wszystko, już tak robiło się ciemno i nie mogliśmy znaleźć miejsca i nagle patrzymy, takie schody, Amazonka wyżłobiła takie z piachu, one były porośnięte trawą. No i zatrzymaliśmy się koło tego miejsca, tam było takie powalone drzewo, zaczepiliśmy rowery i Hubert machnął maczetą i ja mówię, kurde, co to jest, wszystko mi swędzi. Myślałem, że gdzieś on w jakieś mrowisko wjechał tą maczetą, a się okazało, że tam był rój pszczół i one nas obleciały, ale mieliśmy rajd, bo wcześniej mieliśmy taką, tam są takie małe rybaczki, insango to się nazywa, coś tak chyba tak, insango. One są w trawie i nasze całe ciało to trzeba albo moczem się wymyć, albo mydłem bardzo mocno namydlić. Ale my kupiliśmy sobie rajd, żeby przykać ciało i tym rajdem przypiliśmy. Pamiętam, że skóra aż mi tak falowała, tak mi wszystko paliło. I usiedliśmy sobie, pamiętam, mieliśmy namiot rozbity, łysy, pięknie świecił, to była pełnia. I siedzimy na tym jednym schodku i to był taki piękny widok tej całej Amazonki, bo ten łysy świecił. Byliśmy już na tej Amazonce 2 tygodnie i Hubert nagle do mnie mówi, Dawid, napiłbyś się czegoś? I on mówi, stary, jasne, marzenie. A on mówi, a napiłbyś się rumu? A ja mówię, pytasz, no mówi, no to się napijemy, wyciągnął rum. I tak sobie z Hubertem siedzieliśmy, patrzyliśmy na Amazonkę, popijaliśmy ten rum, to było piękne. A największa głupota, którą zrobiłeś w podróży? Co jest? Coś totalnie nierozsądnego. Ty chyba słyniesz z takich, takich trochę szaleńczych momentów. Nie wiem, jak wskakujesz w jakiś wir, z którego możesz się nie wydobyć. Wiesz, to teraz mi tak podpowiedziałaś, ale ja ogólnie to jestem obsesyjny. Ja jeżeli coś planuję, wiadomo, robię bardzo dużo rzeczy spontanicznych, ale ja nie staram się dużo ryzykować w podróżach. Nie staram się robić rzeczy takich, które... Które cię naraziły? Tak, przez które mogę stracić życie. No wiesz co, akurat może z tym wirem, to co powiedziałeś, co Hubert wpadł w wir, to był taki wir może z 20, więcej, 40 metrów średnicy, no potężny był. Wtedy to były straszne, padały straszne deszcze, pamiętam, że Amazonka podniosła się 2 metry, no jak ona się podnosi, to zrywa całe brzegi, całe drzewa wpadają. Pamiętam, że na dole kotłowały się całe drzewa i to takie potężne. I Hubert był na rowerze z naszym przewodnikiem. I on tak się kręcił w kółko, to tak wyglądał jak w bajce, mi się to tak podobało. Ja pamiętam, że kamerę odpaliłem i on tak 4 razy się kręcił to, i tak śmiesznie to wyglądało, pedałowo próbował stamtąd wypłynąć. I ja mówię, ja też tak chcę, ja miałem gorszy rower, bo ja miałem słabszy napęd. Mm-hmm. I wpadłem w to wszystko, ja nie byłem stamtąd w stanie się wydostać. Pamiętam, że mnie kręciło, jak ja bym wpadł w te drzewa, ja nie miałem nawet kamizelki ratunkowej, to bym zginął i nagle stał się cud, wszystko poszło w górę, wybiło mnie i... Ty to masz anioła stróża. Mówiłem, że mam. A jakieś niebezpieczeństwo, z którego wyszedłeś? No to no wiadomo, no to napadli nas w dżungli, ja to mówię wiadomo. Wiadomo, tak, może wiadomo, jakby każdy wiedział. Wiecie, napadli go w dżungli. Tak, to jak nas napadli w dżungli, Indianie Ashaninka, no ale na nasze szczęście, bo oni są tam bardzo przesądni, oni wierzą, że biały człowiek przyjeżdża w ich rejony wycinać organy. A wy mieliście czym wycinać? Tak, i mieliśmy skalpel i nożyczki i oni otworzyli naszą apteczkę i jeden właśnie podszedł i mówił, co, przyjechaliście wycinać oczy naszym dzieciom i nagle jeden znalazł pieniądze w Huberta kieszeni i oni byli tak szczęśliwi tymi pieniędzmi, że rzucili wszystko. Ale wiesz co w tym wszystkim było najzabawniejsze? Że jeszcze zdjęcie sobie z nimi zrobiłeś. Że sobie zdjęcie z nami zrobiłem, bo my z Hubertem udaliśmy po prostu, że tak, my rozumiemy, trzeba te pieniądze oddać, że jest przyjaźń i ja mówię do jednego z nich, to a możesz nam zrobić fotkę i ten trzeci, pamiętam, Piotr Chmielicki, jak te zdjęcia gdzieś tam, one latały po całym świecie, wtedy te zdjęcia to było napisane, autor zdjęcia, ci bandyta. Nie wiem, czy nie jesteś jedyny, który ma zdjęcie z napadu, pozowane, zrobione przez jednego z napadających. Tak, no i to kolejna sytuacja to była, jak nas napadli piraci, bo na Amazonce ludzie już o nas słyszeli, no bo wiadomo, no, tylko 2 śliny były na rowerach. Ale przez to, że Hubert jest bardzo wesołym człowiekiem, no i tak jak słuchacie, też jestem. Naszą bronią było to, że my dużo z ludźmi rozmawialiśmy i bardzo ich rozśmieszaliśmy i tak dalej. Podpłynęło do nas łódka, 2 gości na łódce i nagle z tych 2, jak już byli blisko, wyskoczyło 5 gości z giwerami, mierzyli do nas. Ach, to byli piraci. Tam mają 2 rodzaje piratów, czyli ci, którzy po prostu zabiją od razu i ukradną wszystko i ci, którzy szukają narkotyków. I ja tak, wiesz, serce od razu mi stanęło w miejscu
i nagle widzę, że oni z nami rozmawiają, że nie strzelają i się pytają, czy mamy narkotyki. Czyli ta druga grupa piratów. Ta druga tych takich inteligentnych piratów. I ja mówię, gdzie, no panowie, rower 4 na godzinę płynie, a my mamy przemycać narkotyki. Jeden skoczył, szukał narkotyków pod płozami i już widzę, że się śmieją, bo ja dużo gadałem, bardzo dużo, że my jesteśmy z Polski, kochamy Brazylijczyków i tak dalej. A w jakim języku próbowałeś się dogadywać? Hiszpańskim, bo ja nie znam portugalskiego. Ale to jest tak, portugalski i hiszpański to nie wiem, tak jak rosyjski i polski. Więc dużo im gadałem o tym, że jak my kochamy tą, ale naprawdę, bo my pokochaliśmy Brazylijczyków. Zresztą pokochaliśmy całą Amazonkę, bo Indianie w dorzeczu Amazonki mówią tak, że jeżeli ktoś prawdziwie pokocha Amazonkę, to ta Amazonka się im odwdzięczy. I ja myślę, że dlatego nam się udało, że, bo tak mi się wydaje, że jeżeli ktoś chce pobić rekord, jeżeli ktoś chce zrobić coś na siłę, to nigdy nie wyjdzie. No i właśnie ci piraci chyba byli z tych, którzy też kochali Amazonkę. I ja pamiętam, żeby zmienić tą całą atmosferę, wiesz, te całe ciśnienie, to ja się zapytałem ich panów, bo widziałem już uśmiech na ich twarzy, jak ja opowiadałem właśnie o tych rowerach i ja mówię, panowie, macie może jakieś piwo, bo jesteśmy w takim stresie, a oni pasnęli śmiechem i ja na końcu mówię, to może macie jakieś narkotyki. I oni już tak buchnęli śmiechem i mówią teraz, życzymy wam miłej podróży i odpłynęli. I wy tymi swoimi rowerami 4 na godzinę. Wtedy pamiętam tak prąd niósł, że 12 km na godzinę, ale tak nam serca biły. I ja mówię, Hubert, spotkaliśmy prawdziwych piratów, ale już więcej nie chcieliśmy ich spotkać. Co i wychodzi na to, że jedną z umiejętności, które się przydają w podróży, jest dobra gadka. Może akurat w naszym przypadku to działało. Ja nie chcę mówić, nie chcę mówić ludziom, żeby rozmawiali z innymi, ale żeby się bronili rozmową, bo tak, albo żartami, bo czasem to może nie zadziałać, ale wiem jedno, że ja jak czytałem właśnie o wyprawach Amazonką, bo wcześniejsze chyba dwie, trzy ekipy, które przepłynęły Amazonkę, to oni zabierali ze sobą marynarkę peruwiańską i brazylijską do ochrony i tak naprawdę ukrywali się przed ludźmi, gdzieś tam mieszkali na jakichś wyspach. Nie wiem, Hubert zawsze jak się jego pytają, co może poradzić, to żeby się docierać do ludzi, żeby pokazywać tym ludziom, że tak naprawdę my jesteśmy przyjaźnie nastawieni do nich. I to działa, bo to wtedy działa poczta pantoflowa z jednej wioski do drugiej. Mówię, jak my płynęliśmy już do drugiej wioski, to już w tej wiosce wiedzieli o nas i naprawdę bardzo, bardzo fajnie nas przyjmowali. Możesz powiedzieć, że podróże cię kształtują, ukształtowały i będą kształtować, że to jest część twojego życia? Ja myślę, że podróże są jak narkotyk. Ja po prostu nie potrafiłbym z podróży zrezygnować. Ja nie potrafię długo siedzieć w domu. Kocham swoją rodzinę i zawsze, nie wiem, jak wyjeżdżam, to mam łzy w oczach, ale jak już jestem, nawet jak wejdę do tej ciężarówki, jak już w niej jestem, to mówię, To jest twój świat. Ale ja zabieram swoją rodzinę. Ja bardzo teraz się zaniedbałem. Zabieram swoją rodzinę na wyprawę, zabieram swoją żonę, bardzo dużo z nią jeździłem, także spoko, teraz na drogę. Tak jak rozmawialiśmy, Portugalia. Będą wakacje, będzie Portugalia, a teraz wyruszysz sobie, żeby zarobić na tę Portugalię do pracy. Kierunek już znany? Ciężarówką? Dokąd? Nie, to ja jak jeżdżę tam, ja lubię bardzo na Florydę albo do Kalifornii wozić ładunki, także siadam do ciężarówki i zarabiam na wakacje. Człowiek podróż, Dawid Andrys, dziękuję ci pięknie. Następna podróż i następny gość. Następny poniedziałek o 20:00. Podobało się? Chcesz więcej? Zasubskrybuj serduszkiem, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach i zostaw nam swoją ocenę. Podróż jak marzenie. Zaprasza Marzena Chełminiak.